Michał Cichem.pl, znajdujemy się na gali FEN 20, a moim Państwa gościem jest Adrian Błyszyński po wygranej debiucie w K1. Adrian, jak ocenisz tą całą walkę? No, walka do końca mi się nie podobała, była dość brudna i no, nie jestem do końca z niej zadowolony. Cieszę się tylko z wygranej i z tego, że byli ze mną moi kibice, mój tata i moi bliscy, nie? Wspomniałeś już o kibicach. Bardzo głośny doping kibiców Zagłębia Sosnowiec. To daje Ci jakiejś dodatkowej motywacji w walce? Czujesz ten doping? Tak, bardzo się cieszę, że zawsze mogą być ze mną i że jestem niesiony ich dopingiem. W klatce słyszę ich bardzo dobrze, chociaż staram się wyciszyć i słuchać wskazówek trenera. Tutaj widzę rozcięcie na Twoim czole. To od tego zderzenia głowami w trzeciej rundzie? Nie wiem, która to nawet runda była, dość wszystko działo się szybko i tak, na pewno było to uderzenie głowami. Chyba obydwoje odczuliśmy to uderzenie czaszkami, nie? Planujesz jakieś kolejne występy w K1, czy jednak wolisz się skupić na MMA? Będę starał się skupić na MMA i rozwijać w tej dziedzinie, ale jak za jakiś czas padnie jakaś propozycja walki w K1, to może z chęcią bym się chciał poprawić i dać lepszą walkę. Masz już jakiś zaplanowany start w MMA? Prawdopodobnie za 6 tygodni stoczę walkę na Sosnowieckiej Gali. Będzie to walka wieczoru i to będzie już formuła MMA. To będzie kolejna edycja Night of Heroes, czy to jakaś nowa gala? Tak, tylko to będzie chyba teraz nazwa Zagłębiowski Horror Show, jeżeli się nie mylę. Dobrze, jeszcze raz Ci gratuluję zwycięstwa, bardzo imponujące i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie wszystkich.